Tak wygląda mój ekran treningowy. W tym ekranie mam ustawione przede wszystkim czas okrążenia, czyli wiem, jak długo jestem już w danym interwale albo w przerwie pomiędzy interwałami, moc, z jaką pedałuję, moje tętno, całkowity czas. I to są w zasadzie pola dla mnie niezbędne. Dodatkowo mam kadencję, średnią moc, strefę mocy, w której jestem, balans prawo-lewo. Te nie są tak istotne, ale zdecydowanie czas okrążenia, moc, tętno i całkowity czas jazdy, bo chcę wiedzieć, jak jeszcze długo będę trenował. Teraz uruchomimy sobie jakąkolwiek trasę, czyli na przykład pojadę sobie, zakładamy, że to jest jakiś maraton i tak wygląda na maratonie mój ekran, czyli chcę widzieć, jak długo już jadę, ile kilometrów przejechałem, moja kadencja, bardzo się przydaje, tętno, moc i profil trasy, czyli wiem, kiedy zaczynają się zjazdy, kiedy zaczynają się podjazdy.